Przekaźnik bistabilny PBM06 służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle podłączonych przycisków jednobiegunowych. Przekaźnik posiada dwa niezależne wyjścia włączane zgodnie z wybraną sekwencją impulsów pojawiających się na wejściach IN. Umożliwia to jednoczesne sterowanie dwóch obwodów lub gałęzi. Do wyboru sekwencji jednej z pięciu służy potencjometr znajdujący się na panelu przed nim. Impulsem sterującym może być tylko sygnał z linii L. Konstrukcja wejścia wyzwalającego umożliwia współpracę z przyciskami podświetlanymi, w tym również z przyciskami z podświetleniem LED. Sumaryczny prąd podświetlenia wpływający do wejścia IN nie może przekroczyć 1,5 mA. Urządzenie przystosowane jest do montażu w rozdzielniach na szynie TH35. Diody LED na panelu przednim sygnalizują zasilanie, jest to dioda zielona, oraz stan właściwego wyjścia. Są to dwie diody czerwone. Montaż przekaźnika bistabilnego PBM06 w rozdzielni. Podłączamy napięcie zasilania, przewód fazowy oraz przewód neutralny pod zaciski L oraz N. Realizujemy połączenie przewodu fazowego pomiędzy pierwszym przekaźnikiem. Podajemy potencjał fazy na wejście drugiego przekaźnika. Podłączamy pierwszy obwód, przewód fazowy oraz przewód neutralny pierwszej lampy. Przewód fazowy trafia na zacisk 14, będący wyjściem pierwszego przekaźnika. Przewód neutralny trafia na zacisk N. Podłączamy drugi obwód, przewód fazowy oraz przewód neutralny drugiej lampy. Przewód fazowy trafia na zacisk 24, będący wyjściem drugiego przekaźnika. Przewód neutralny trafia na zacisk N. Następnie podłączamy przycisk. Przewód fazowy oraz przewód wyzwalania. Przewód fazowy trafia na zacisk L. Będzie on podawał potencjał fazy na przycisk. Drugi z przewodów przycisku trafia na zaciski wyzwalania IN.